A we wszystkim w dzisiejszym odcinku wszystko na biało. Czyli zobaczcie, jak u nas dużo jest śniegu. Ja to wam zobaczę, słoneczko wyszło. I co ja dziś robię? Słuchajcie. Ja dziś robię, maluję moją walcarkę na biało. O. W sumie Krzysiek, ale jak to jest? Pomalowałeś na podkładem na czarno, a malujesz na biało. Słuchajcie, taka mi została farba. Ta farba miała być na pomalowanie tego dużego namiotu, a tamten namiot jest tylko pomalowany podkładem. To się nie zdążyłem, także farbę wykorzystam do pomalowania walcarki. Tak to wygląda. No, Krzysiek, zawsze to będziesz mógł w śnieg rzucić i nie będzie widać. Prawda? Dzisiaj rano popatrzyłem, jak u nas dużo śniegu jest i jak mi to słońce świeci, ale zaraz przejdziemy w dzień. Popatrzyłem, jak mamy bardzo dużo śniegu koło namiotu, tego większego, i trzeba będzie go pewno dzisiaj odśnieżyć. Tak przez drogę troszkę wam pomarudzę. Słuchajcie, odniosę się do troszkę do tych komentarzy, co były pod odcinkiem 40 tysięcy z hektara za tytoń. I tam ukazały się parę komentarzy takich, no fajnych, niefajnych, ale takich, co wzbudziły moje zainteresowanie. O, tak, u nas jest śnieg. Słuchajcie, tu jest słońce, to ja będę się tyłem. O, tak, jest u nas śnieg. Słuchajcie, śnieg, śnieg i jeszcze raz śnieg. O, tak do słońca troszeczkę. Pokażę wam, o. Zasypało nam rwaczkę, ale później tam odśnieżę. Ale jak to się mówi, nie dziś. A Krzysiek, miałeś wrócić co do komentarzy. Słuchajcie, o, tak już może będzie lepiej. Co do komentarzy, no zwróciło to uwagę, że no niektórzy, ktoś tam wypowiedział się, że nie jest, a tu słońce zaraz wyjdzie, że nie jest zachwycony z uprawy tytoniu, nie zachwycony, tylko że nie jest dumny z uprawy tytoniu. Słuchajcie, no to podajcie mi jakąś alternatywę do uprawy na takich gospodarstw, takich jak moje, czyli tam 10 czy 15 hektarów jako inną uprawę, żeby się utrzymać. Słuchajcie, to nie jest takie proste, trzeba wybrać coś, żeby się utrzymać z tego, bo to ja mówię, każdy może krytykować, że to jest szkodliwe, że to powinno się coś innego stać. No to słuchajcie, dajcie mi alternatywę. Drugi komentarz, to mnie zaciekawił, słuchajcie, to czosnek, milion z czosnku, słuchajcie. No jak to ktoś tam kiedyś powiedział, pierwszy milion trzeba ukraść, tak? Czyli pierwszy milion trzeba wydrzeć ziemi z czosnku. Słuchajcie, zajmę się, zobaczę, co, jak ta uprawa będzie się, jak to uprawiać ten czosnek, słuchajcie, bo co do czosnku, to jestem zielony. Tam prezesowa uprawia, no sadzi czosnek na własne potrzeby, ale to jest, jak to się mówi, no to jest znikoma ilość. I pomyślę, słuchajcie, pomyślę, jak naprawdę da się milion wyciągnąć z hektara, to mi to tak rzuciło się w oczy. Pierwszy milion z czosnku. Krzysiek, pierwszy milion z czosnku. To zrobię. I teraz jeszcze taki był komentarz fajny o pekińskiej kapuście. Słuchajcie, no z tą pekińską kapustą, może prawda, tam ktoś wyliczył z 3,5 hektara jaki tam zysk, chociaż pod tym komentarzem zaraz taka burzliwa dyskusja się odbyła. Fajnie, że komentujecie, fajnie, że odnosi się do tego. No ale wiecie, U nas, w naszym regionie nie ma takiej przetwórni, która by skupowała właśnie taki produkt. Słuchajcie, ktoś wyprodukuje 150 ton, tak. Słuchajcie, 150 ton, to też trzeba zorganizować transport. No ja tam też, na przykład tytoniu też nie skupuję, nie sprzedaję blisko siebie, czyli mam jakieś w granicach, najdalej to 70 km. Ale słuchajcie, ja nie mam z tytoniu 150
ton, tylko ja mam, załóżmy, no nie wiem, ponad 10 ton, to jest różnica. Także ja sobie tutaj, ja się ustawiłem, ja tu sobie mogę po prostu ten transport sam zorganizować, a przy na przykład tej pekińskiej, bo wiem, byłem w Niemczech, wiem, że byłem takim w Niemczech w takim gospodarstwie, takim warzywnym, no i też ten niemiecki gospodarz uprawiał pekińską kapustę, no różne warzywa uprawiał, także pory, pekińską kapustę. Nie wiem właśnie, jak teraz spor się opłaca, no ale to też ja mówię, takie warzywa tu w naszym regionie nie ma jak sprzedać. Słuchajcie, no nie ma jak sprzedać, to trzeba regionalnie się ustawić co do zbytu, no rynków zbytu. No słuchajcie, przecież ja nie będę posadząc, nie wiem, hektar pekiński codziennie stał na bazarze i sprzedawał ją. No, nie wiem, ja tak myślę, no. Ale ja tu gadam, jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Słuchajcie, patrzcie, co się zrobiło. Ile to napadało śniegu na tym namiocie. I co to będziemy dzisiaj robić? Będziemy dzisiaj razem z wami, będziecie mi pomagać przy odśnieżaniu go. Słuchajcie, o, tak to wygląda. W sumie równo z tym. Powiem tak, oglądałem dzisiaj pogodę i co? Słuchajcie, nadają dalej śnieg. U nas na Roztoczu jest śnieg. Chociaż wyszło słoneczko, ale jest na minusie. I tak sobie myślę, żeby ten namiot nie podzielił, nie został tak zgnieciony jak ten mały, to trzeba będzie wziąć się za robotę, bo tu widać, ze szczytów nie ma na szczytach, zgodzę się, fajnie, zeszło, ale to wszystko zmagazynowało się tutaj po bokach. Słuchajcie, i tu nie ma gdzie schodzić, chociaż tu tam jeszcze, tam dalej może by i troszkę zeszło, ale ogólnie nie ma gdzieś zejść ten śnieg. Nie będę wchodził tutaj do namiotu, bo on tu jest chyba, on tu się u dołu przymarz, troszkę pewno go podsadziło. No to co, ja się biorę za robotę. Tak, Krzysiek, ty chcesz pomocy, tak, jak zjadłeś pączki, tylko ty nikogo nie wołałeś. Teraz za te pączki będziesz płacił, to, czyli tak, za jednego pączka 4 metry wzdłuż. No. Także co, czeka mnie robota, a wy oglądajcie, jak ja tu spalam te pączki, co ja jadę na tłusty czwartek. To co, oglądajcie. O kurczę, wiecie co? Nie takie proste. Wydaje, że trzeba, żeby nie uszkodzić folii. O. Może z dalsza wezmę. Wiecie, myślałem, że tak będzie fajnie szło, ale tu widzę, jest tak podmarznięte. Tutaj przy tej... Czyli to już ulegało, jak to się mówi, pewnemu stopieniu. Ja to chyba szuflę połamię. Ale ja tu spróbuję chociaż z dalsza tutaj odsypać, bo to później zejdzie. Troszkę słońcu dojdzie dzisiaj i to zejdzie. Czyli co? Robimy dalej. Zobaczcie, co tam się robi. O, tak to wygląda. Słuchajcie, u nas śnieg potrafi, słuchajcie, napadać w ciągu, nie wiem, 5 godzin 30 cm. Tak się u nas czasami zdarzało. Nie było śniegu, w później nagle totalny śnieg, ja może się odwrócę. Będę w sumie z drugiej strony będę to nagrywał. O, tak to jest. Z tej perspektywy zrobiłem. Sam raz ze słońcem, o. Tutaj, już nawet tam, gdzie odśnieżyłem, to już zaczyna śnieg osuwać się z tego namiotu. Także jednak będę musiał to zrobić. Wiecie, no póki jest słońce, bo jak jeszcze odsunę, czyli odsypię ten boki, to jednak tutaj zejdzie ta warstwa śniegu, która jest na foliaku. To co, do roboty, słuchajcie, do roboty. Tak, weźmiemy dalsza.
Tak, to jest u nas na Roztoczu. Słuchajcie, ile jest czasem śniegu. Fajnie ta zima, że jest śnieg, ale jak to się mówi, przy takich intensywnych... O, właśnie taki ma być efekt, ale nie tak szybko. Jeszcze nie zdążyłem zrobić ścieżki. I w zimie jest co robić. Zrobić od razu, spadaj. No i dobrze, i zawsze to co spadło, słuchajcie, to spadło. To już nie... Już nie będzie uduszało. O, już nie będzie ten ciężar się zmagazynował na tej konstrukcji. No też wiecie, tutaj konstrukcja tego tunelu foliowego jest dość wytrzymała, bo nawet jeden pałąk wytrzymuje koło 100 kg, także ja tu swobodnie się na nim mogę na rękach zaczepić i tam troszkę się ugina, ale niewiele. Także o, słuchajcie, tak to zaczynamy nowy tydzień. Oto odśnieżania. Już zaczyna się to wszystko usuwać. No, jak to się mówi, no taki jest efekt. Taki jest efekt. To co, a my odśnieżamy dalej. Odśnieżamy dalej. Połowa nam została. No i co, odsuwamy to. Delikatnie. Kurczę, te drzewka przeszkadzają. A zawsze to, jak to się mówi, przygotujemy namiot do następnego opadu śniegu. Czy tak robię co roku? Słuchajcie, co w tamtym roku u nas nie było wcale śniegu. Znaczy no był, śnieg był troszkę, ale nie aż tyle, żebym musiał tutaj odśnieżać przy namiocie. Pamiętam, były takie kiedyś zimy śnieżne, to tak, tam się odrzucało, nawet był taki namiot troszkę łagodniejszy, nie miał takich spadków, to nawet już rzucałem z namiotu śnieg. Nawet było takie coś, że musiałem rzucić właśnie śnieg z namiotu, żeby go nie zadusiło. Słuchajcie, u nas były takie czasy, że nawet potrafi śnieg tak obficie spaść, nawet w marcu, słuchajcie, nawet w marcu. A co, jakieś tam, może nawet mam takie zdjęcia, że jak kupowałem ziemię, to przywoziłem ziemię, to był śnieg. Można powiedzieć, że było tyle samo śniegu, co teraz. To już zamarza, słuchajcie, już zamarza. Czyli póki słońce się pokazuje, to ten śnieg spada z folii, a jak już zachodzi, to automatycznie zamarza. O, zaraz mi nas zasypie. No ale jak to się mówi, coś tam się uratuje. Bo jakby tak nie patrzeć, to by zamiast jednego namiotu trzeba było pewno dwa namioty postawić. Może konstrukcja by wytrzymała, ale mogłaby się folia porwać. Słuchajcie, tak to jest. Robota jest na okrągło. Trzeba patrzeć, doglądać. To się mówi. I ciężko pracować. Także o, niby mam wolne w moim sezonie, a to muszę śnieg odrzucać. Dobra. Także spotkamy się, jak to wszystko odśnieży. Znowu. O, właśnie. Znowu się widzimy. Słuchajcie, ja to przeryłem. Jak to się widać, część już spadło. Kurczę, ale już mnie widzę. Mokre jest w nogi. Śniegu mi się trochę nasypało.
No jak to się mówi, efekt jest. Momentalnie jak słońce zaszło, to śnieg ten nie schodzi. Trzyma się, ale ja myślę, że jeszcze się raz pokażę. O, tak to wygląda. O, zaszło za chmury. Także, słuchajcie, ja idę się troszkę ogrzać. Widzicie? Na co mi zakopane? Słuchajcie, na co mi zakopane? Ja tu mam zasypane. Ja tu mam całkiem zasypane. Dobra, nie wiem jak tu nam się ta relacja skończyła, bo wyczerpała mi się bateria. Także ja tu już przerobiłem. Wiecie co? Tak jak już wspomniałem, kurczę, mokro mi w nogi. Będę musiał, nie wiem, skarpetki zmienić chociaż. Troszkę podsuszyć się. I zostało mi jeszcze tutaj, z tej strony. Chociaż tak do połowy tutaj zrobię. Ale teraz muszę chyba buty zmienić, bo zimno mi się zrobiło już. I ręce zimno. Słuchajcie, jeszcze jak wspomnę, jak ktoś wie jak uprawiać czosnek, to niech pisze w komentarzach, milion za czosnek. Kurczę, normalnie aż mnie, aż spać nie mogłem w nocy, milion za czosnek. To co, odcinku tym kończymy? Trzymajcie się do następnego odcinka.